Wędzona pierś indyka to wędzonka premium, to wędlina premium, wyrób domowy, który możesz zrobić naprawdę własnymi rękoma. Zobacz, jak wygląda. Jest to wędlina soczysta lub krucha, w zależności od tego, jak ty chcesz. Zrobisz to wszystko pod to, jak ty lubisz, a za chwileczkę cię wszystkiego nauczę. Kilka nakłuć, nie bój się tych nakłuć, później nie będzie widać w gotowym wyrobie, bo surowy wyrób się po prostu zasklepi po tej dziurce. Nastrzykujemy tam, gdzie ta pierś jest najgrubsza. To jest taka fajna strzykawka z igłą wielodziurkową. Tutaj zobacz, na samej górze nie ma w ogóle otworu, dzięki czemu się nie zatyka ta igła przy wbijaniu, a otwory są tylko z boku, dzięki czemu się ta zalewa rozprasza ładnie po wbiciu wewnątrz. Nie ma co robić jakby na zakładkę mocno tej folii. Tu już jest ta folia, ok. Zrobię jeszcze coś takiego i już utnę. To wystarczy. I zobacz, masz taki fajny batonik mięsa. Jeszcze raz powtarzam, woda, w której parzy się taka wędzonka, powinna mieć, w tym przypadku z indyka, powinna mieć 75 stopni. A że parzymy do 72 stopni, będzie tylko 3 stopnie różnicy pomiędzy tym, co ma być wewnątrz, a temperaturą otoczenia, więc pod koniec będzie to szło dość powoli. Ale bądź cierpliwy, bądź cierpliwa. Minimum czasu jest do tego potrzebne. Trochę umiejętności, które w tym momencie nabywasz. I możesz próbować. Zachęcam cię do tego bardzo, bardzo gorąco.